Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata, dzieją się już rzeczy niesamowite. Jest 16 zawodników w grze. Na początek przedstawię partię fantastyczną, rozegraną przez Magnusa Carlsena i Iwańczuka Wasylija. Piękna para szachowa z tego względu, że uwielbiam Iwańczuka. Zawsze go uwielbiałem, jeśli chodzi o jego twórczość szachową. No a Carlsen, no to wiadomo, Mozart szachów. Piękne zestawienie tych zawodników. A później pokażę szybciutko, w skrócie, partię Dudy z Caruaną, gdyż Duda rozegrał pierwszą partię z Caruaną. Też mam dobre informacje na ten temat. Przejdźmy do partii Carlsena z Iwańczukiem. D4, D5, skoczek F3, E6, C4, posunięcie skoczek na F3, na F6, G3 ze strony Magnusa, szach gońcem na B4, goniec D2, goniec wrócił na E7, teoria debiutu, tu się nic złego nie dzieje dla jednej i drugiej strony, jest C6, hetman C2 z obroną pionka na C4, skoczek na D7. Tutaj jeszcze wracając do obrony pionka na C4, chodzi o to, że jakby hetman stał na D1, a pionek by wziął na C4 z D5, to potem jest ruch B5 na przykład, no ale to już też teoretyczne możliwości. Skoczek na D7 ze strony czarnych, goniec wrócił na F4, gdyż goniec na D2 nie czuje się komfortowo, szuka lepszej placówki, roszadę zrobił Iwańczuk i H4 zagrywa Magnus. No właśnie, to jest posunięcie dzisiejszych czasów. Ciężko taki ruch sobie wymyśleć ludzką głową, że tak się wyrażę. No tu komputery przede wszystkim pomagają. Posunięcie, które na pewno stara się zaczepić, posunięcie skoczkiem na G5, ewentualnie gońcem. No taki ruch zaczepny i można powiedzieć agresywny, ale Iwańczuk odpowiada dobrze, bo w centrum odbija pionka. Jest to jak najbardziej prawidłowa i taka stara szkoła, dobra reakcja, czyli jak nas na skrzydle próbują atakować, no to my odpowiadamy głównie w centrum, tak się też dzieje teraz. Hetman odbija na C4, skoczek wlatuje do centrum, goniec na G5, H6, wymiana, wymiana. No tutaj jeszcze problem białych polega na tym, że jest nieskończony rozwój, trzeba zrobić roszadę, a po ruchu E4 jest zbudowane oczywiście centrum, skoczek na B6 z tempem, hetman odchodzi. No i teraz bardzo ważne posunięcie, jeżeli chodzi o czarne, bez tego ruchu byłoby bardzo ciężko. Kto gra to czarnymi, to też powinien wiedzieć. Tutaj, moi drodzy, trzeba walczyć o centrum przede wszystkim, no i posunięcie E5 jest tym ruchem. Taki ruch jest bardzo potrzebny, dlatego że otwieramy tutaj gońca. Oczywiście, jak białe by wybiły na E5, to nie jest tak, że tutaj białe zdobywają pionka, dlatego że potem jest wieża E8 i pionka spokojnie z E5 można odbić. Jest roszada białymi, nastąpiło bicie na D4, hetman odbił. No jak widzimy w tej partii, hetman często rusza u Magnusa. Skoczek na C5, no otwieramy gońca, goniec musi grać swobodnie. Pozycja jest, moi drodzy, równa i bardzo przyjemna też, myślę, że czarnymi. Wieża C1. No i tutaj pojawia się teraz pytanie. No właśnie, Magnus zagrał kontrowersyjnie nieco. I dosyć szybko, co jest ciekawe. Ciekawy jestem też, czy miał to przeanalizowane w swoim zaciszu domowym. No bo trzeba się zastanowić, czy można zbić pionka na E4. Iwańczuk prawdopodobnie tej pozycji nie miał u siebie w domu analizowanej. Ciężko mi naprawdę powiedzieć, dlatego że to bicie byłoby dobre. Iwańczuk tego nie wykonał. I sprawdźmy, co by było po tym biciu. No przede wszystkim tutaj białe szukają inicjatywy w tym momencie i atak na skoczka, no ale jest ruch F5 przecież. Jest obrona. No wystarczyłoby też wyprowadzić skoczka na C3, znaczy trzeba by byłoby to zrobić. No i tutaj czarne nie muszą usilnie bronić przewagi pionka. Mogą grać na rozwój figur. Gdy białe się zajmują odbiciem pionka, no to te figury czarnych mogą próbować grać tak dosyć żwawo i fajnie. Hetman E3 i na przykład skoczek C4. No taka opcja mogłaby być, ale jeszcze lepszym zagraniem mogłoby być hetman B4. Odejście ze związania i atak na pionka B2. No jestem ciekawy, co Magnus by tu zagrał. W ogóle hetman C1 wydaje się ok, bo chcemy wzbić tu. Na przykład jak skoczek by wybił na C1, to odbijemy pionkiem i powiedzmy, że białe mogłyby szukać inicjatywy, choć ciężko mi w to do końca uwierzyć. Jednakże w tym momencie dobrym zagraniem byłoby skoczek A4. No i pojawiają się problemy, bo tu jest jeszcze nacisk na B2 i nie widać za bardzo, jak białe mogłyby szukać
szukać tutaj przewagi. Więc w tym układzie zamiast hetman C1 to na pewno białe mogły zbić na E4, ale po wybiciu i wybiciu, no to raz, że czarne mogą wybić hetmana i w ogóle ta pozycja jest kompletnie równa. Nie widać tutaj opcji dla białych, żeby białe mogły super sobie zagrać, no ale Magnus jest wielkim specjalistą w grze na równym drewnie, że tak się wyrażę, czyli na równym materiale. No ale w tym momencie też właśnie po tym, jakby białe wybiły i wybicie na E4, to hetman mógłby zbić na B2 i też nie widzę możliwości, jakby tutaj białe mogły szukać swoich szans. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ja na szachach się, moi drodzy, nie znam. No w tym momencie Iwanczuk zaufał Carlsenowi i zagrał skoczkiem na A6. Choć ten ruch też nie jest zły, ale pionek E4 zostaje i niestety w tej partii będzie sprawował bardzo cenną rolę. Niestety dla czarnych. Skoczek na D2, goniec G4, goniec F1. W ogóle bardzo ciekawe podejście. Ten goniec szuka dobrych opcji po przekątnej F1, A6. Wieża na AD8, wtrącenie, hetman wraca na E3 i skoczek C7. Oczywiście skoczek uciekać musi, no bo to bicie groziło ze zepsuciem struktury pionowej. A4 zagrywa Magnus, czyli takie typowe zagrania, szukamy opcji na znalezienie więcej przestrzeni, ale też ruch ciekawy, dlatego że grozi A5 i po przekątnej fajnie tutaj atakujemy, to jest białymi dobrze przemyślane, dlatego też skoczek ucieka, A5 zagrywa Magnus mimo wszystko. No i teraz Iwanczuk niestety podejmuje decyzję raczej kiepską. Goniec bije na F3 skoczka. No nie jest to wypuszczenie jakiejś przewagi, znaczy nie dające dużą przewagę białym, ale jednak uproszczenie dla białych jest. Co należało zagrać? Przede wszystkim wyprowadzić ostatnią figurę na E8, czyli wieżę z F. No i dzięki temu tutaj czarne po prostu stałyby cały czas stabilnie i wielkie możliwości tutaj Iwanczuka by były, jeżeli chodzi o... Źle to zabrzmi, ale jeżeli chodzi o nieprzegrywanie tej pozycji, może w ten sposób. Bicie na F3, skoczek odbił, A6 czarnymi zagrał Iwanczuk, wieża A4. Bardzo ciekawy ruch, broniący pionka, no i po linii czwartej ta wieża może spełniać fajną rolę. Wieża na E8, E5 do centrum, otwiera się możliwość dla wieży tak przy okazji, skoczek D5, no ale też skoczki łapią dobre pola, jednakże hetman B3, to jest kwestia dobrej oceny pozycji i Iwanczuk to robi Magnus robi to perfekcyjnie. Tutaj Magnus w ogóle pokazuje swoje nieprawdopodobne umiejętności. Pozycja może wyglądać na taką prostą, suchą. Wierzcie mi, że to nie jest prosto grać coś takiego, żeby to jeszcze wygrywać, próbować wygrywać. Skoczek A7, goniec na D3, w ogóle bardzo ciekawy manewr, czyli goniec z D3 przejdzie na B1 i tam będzie celował w pozycję króla. Bardzo prosty patent, ciekawa możliwość, warto się uczyć na tych partiach, uczyć się właśnie szachów i planowania. Skoczek B5, goniec B1. H5 zagrał Iwanczuk, wieża E1, wzmocnienie pionka, czyli przestawienie figury z C1 na E1, czyli aktywniej, w ogóle coś fantastycznego. Jak ktoś troszkę w szachach głębiej siedzi, to naprawdę może tutaj mieć wielką satysfakcję z analizy. Skoczek z D na C7, hetman C2 prosto, chcemy tutaj dać mata w dwóch posunięciach. No jednak G6 nastąpiło i teraz takim ludzkim odruchem byłoby zagranie posunięcia G4. Jeżeli ktoś jest takim zawodnikiem, który atakuje, to G4 wygląda super, bo tak, po wybiciu wieża, zaraz H5 albo poświęcenia. Skoczek w grze, hetman z gońcem patrzą w stronę króla, no atakować i cieszyć się z pozycji, to by było całkiem niezłe. Ale Magnus, moi drodzy, Magnus w tym momencie zagrywa równie dobre posunięcie, w ogóle jeszcze lepsze rekomendowane przez komputer. Coś nieprawdopodobnego, ale równie silny ruch, co G4 tak naprawdę. Goniec A2. W jakim celu? Goniec przede wszystkim pozwala hetmanowi zbić teraz na G6. No ale jest ruch czarnych, więc no król G7. Ruch prosty ze strony Iwanczuka. Skoczek wjechał do centrum, znaczy przepraszam, nie do centrum, na bok szachownicy. I tutaj uderza w F7. Bardzo dobre miejsce dla skoczka. H4 w tym momencie się bardzo przydało. Wieża F8, niestety bronić się trzeba. Posunięcie E6. No i Iwanczuk zagrywa F6. Ruch można powiedzieć słaby, dlatego że jest ruch tutaj genialny ze strony Carlsena.
Ruch wtrącony, co jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby wtrącać posunięcia. Goniec B1. Moi drodzy, no ruch genialny, ale też nie jest taki trudny do znalezienia, dlatego że to wymusza F5 i skoczek jest bezpieczny na G5. Hetman C1. No tutaj Magnus zaczyna swoje tańce i manewry. Wieża D5. Goniec wraca na A2. Wieża atakuje hetmana. Hetman E3. Tutaj hetman fajnie się centralizuje. Pozycja dalej jest świetna białymi. Skoczek zagrywa na D5, hetman D2, wieża na F6 na pionka, B4, no i ta wieża tutaj ma powoli problemy, no bo tutaj broń zostało, znaczy wieża tutaj broni skoczka, więc musi stąd uciekać, no i Magnus po prostu zbija tego skoczka, zdobywając pionka. Prosta rzecz. Iwanczuk się rzuca, grając F4. No ale to jest rzucanie się krewetki. Słuchajcie, tutaj nic już złego się białym nie może stać, bo jest po prostu bicie i kolejny pion więcej. Nie można zbić pionka. Dlaczego? Dlatego, że hetman E5. No i jeżeli wieża się zasłoni, to skoczek E4 pozamiatane. A jeżeli hetman się zasłoni, to można zbić i po prostu dochodzimy pionkiem. Oczywiście skoczek może obronić, ale strata figury gwarantowana. No więc w tym układzie wieża zagrała na F5, hetman E4, moi drodzy. No i Iwańczuk poddaje partię, mimo że Carlsen na zegarze ma 2 minuty. To realizacja przewagi jest bardzo łatwa. Tutaj na przykład wystarczy przejść wieżą z A1 na D1 i ustawić się na D7. Ewentualnie skoczek na F7 skakuje. Pozycja, w pewnym momencie oczywiście nie od razu, pozycja się kompletnie sypie, więc myślę, że tutaj Iwańczuk słusznie zaufał Carlsenowi. Piękna partia, uważam, a teraz przejdę do partii szybciutko Dudy, tylko że przedstawię ją w błyskawiczny sposób. Duda gra kolorem czarnym z Caruaną i panowie rozpoczęli partię od E4, E5 i obrony rosyjskiej. Tutaj Duda rosyjską gra całkiem nieźle. Myślę, że plan Dudy na zremisowanie tej partii jest jego planem, że tak powiem, bo czarnym kolorem dobrze jest zremisować partię grając w Pucharze Świata. Goniec C7, tutaj panowie wyprowadzają sobie figury w sposób prosty i logiczny, jak teoria nakazuje, ale to bicie na A2 już jest ciekawe. I tutaj B3 ze strony Caruany. Jeżeli ktoś nie zna wariantu, to może sobie pomyśleć, że już temat jest tutaj ciężki. Jednak nic bardziej mylnego. A5 nastąpiło, król B2 i A4 zagrywa Jan Krzysztof Duda. Moi drodzy, genialny ruch, ale też piękny dla oka, już pokazuje dlaczego. Tu oczywiście B4 zostało zagrane, co jest najlepszą odpowiedzią, ale dlaczego nie można zbić gońca? Nad tym tematem się szybciutko pochylimy, dlatego że jest po prostu bicie. No i jeżeli zbije król na B3, to hetman wchodzi na B6. I po król C4 jest piękny mat, ładny dla oka również. Jeżeli król zagra na przykład na B1, no, na B2, no to tutaj też wieża wchodzi na A2 i potem hetman na A5 z jednoczesną wygraną, bardzo prostą. Jeżeli król B1, no to piękne poświęcenie wieży na A1 kończy partię, dlatego że hetman wchodzi i daje na końcu mata. No tak nie było oczywiście, to nie jest takie proste, tutaj zawodnicy wiedzą, jak trzeba to rozgrywać. Dzięki temu pionkowi król też ma bezpieczeństwo tak naprawdę. Goniec wrócił, nastąpiło wybicie, skoczek wziął na E6, szach wtrącony, dzięki czemu możemy odbić swobodnie tutaj na E6. W tym momencie hetman E2, no i wieża D8. Oczywiście no, komputer pokazuje, że słaby ruch, ale to jest jak najbardziej rozwojowe posunięcie. Goniec na D2, skoczek D5. Moi drodzy, i tutaj te ruchy z jednej i z drugiej strony są już dosyć proste. Poszły uproszczenia w tym momencie i proszę zauważyć, że szybkie granie tutaj figurami, uproszczenia, bicie pionków dają bardzo bezpieczną partię Jankowi. Ta pozycja już za moment, moi drodzy, się kończy remisem. Zresztą, jak widać na załączonym obrazku, panowie pograli sobie jeszcze kulturalnie do ostatnich wymian, zostały króle i podpisany remis. To jest dobra wiadomość dla nas, dla kibiców i dla na pewno Jana Krzysztofa Dudy, który będzie się rewanżował, czy rewanżował, będzie grał później białym kolorem z Caruaną. Trzymamy kciuki, moi drodzy, mocno. Dziękuję za uwagę, łapki w górę, mile widziane, komentarz, dajcie znać, czy uważacie, że Janek powtórzy sukces, czyli wygra Puchar Świata. Dajcie znać, czy Magnus w końcu ma szansę wygrać Puchar Świata. Co sądzicie? Powodzenia, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia.